Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi za organizację tego spotkania, ponieważ my na poziomie merytorycznym, ministerialnym, eksperckim, politycznym właściwie codziennie zajmujemy się całym spektrum zagadnień związanych z, trzeba powiedzieć wprost, kryzysem energetycznym na świecie, jakiego nie było chyba nigdy. Nawet ten słynny z lat 70. już dzisiaj wiemy, że jest nieporównywalnie mniej dotkliwy, dolegliwy niż ten, że był mniej dotkliwy niż ten, z którym się mierzymy dzisiaj. Posłuchać propozycji, które tutaj padną, móc później się z nimi zapoznać bardziej szczegółowo, to naprawdę dla nas ogromna wartość. Chciałbym tą moją wypowiedź podzielić na 5 głównych części. O każdej bardzo krótko coś powiem, o gazie, o węglu, energii elektrycznej jako takiej, o atomie, o odnawialnych źródłach. Ale zacznę może jeszcze trochę inaczej, trochę wiąże się to z niegdysiejszą moją specjalizacją. Otóż finansiści, ekonomiści mówią o takiej sytuacji, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, perfect storm, że to jest doskonała burza, że mamy do czynienia z tyloma zbiegającymi się jednocześnie perturbacjami, niedoskonałościami rynkowymi, błędami rynku, regulacjami rynkowymi i oczywiście gwałtownymi wzrostami cen, że one razem wszystkie skumulowane nakładają się na siebie i wzajemnie się wzmacniają. I ja rzeczywiście mogę powiedzieć, że mało czyta się o tym, że ten wielki kryzys energetyczny par excellence, w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, przekłada się na narastające ryzyko na rynkach finansowych i później na zasadzie sprzężenia zwrotnego, negatywnego w tym przypadku sprzężenia zwrotnego, kryzys na rynkach finansowych przekłada się na kryzys energetyczny, bo przecież dolar pierwszy raz w historii po 5 zł, a przecież na przykład właśnie w dolarze kupuje się większość surowców energetycznych, ropę, gaz z rynków zagranicznych, a więc to tylko taki mały, drobny przykład, w jak naprawdę newralgicznym momencie, na jakim geopolitycznym zakręcie się znajdujemy. Parę słów o gazie. Właściwie pan prezydent powiedział najważniejsze kwestie. Cieszymy się bardzo z tego Baltic Pipe, a ponieważ za mało się cieszymy z naszych sukcesów, to użyję tej frazy, pożyczę od pana prezydenta, bo ona jest naprawdę no bardzo adekwatna. Już od dawnych czasów mówimy, że Polak mądry po szkodzie. Powiedzmy sobie raz, że tutaj byliśmy konsekwentni, skuteczni, efektywni rzeczywiście przed szkodą i ten gazociąg bałtycki nie tylko nam zapewni dużo większy poziom bezpieczeństwa, ale będziemy mogli być dostawcami, dostarczycielami gazu, a więc i bezpieczeństwa gazowego do naszych sąsiadów, dla naszych sąsiadów. Magazyny są wypełnione po brzegi, o szczegółach możemy też, może pani minister powiedzieć, interkonektory otwarty na Słowację, 5,5 miliarda metrów sześciennych. Zaczynamy konstruowanie wszystkich tych potrzebnych instalacji do pływającego terminala w Zatoce Gdańskiej. To kolejne parę miliardów, 5 miliardów powiedzmy, do 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Naprawdę miejsc wejścia gazu do Polski będziemy mieli bardzo dużo. Dziś martwimy się przede wszystkim ceną i wbrew różnego rodzaju informacjom prasowym, to z tego względu ta rura bałtycka jest wypełniona dzisiaj w takim, a nie innym wymiarze. Nie chcemy po prostu negocjować pod pistoletem, jak to się mówi, czyli płacić najwyższe możliwe ceny. Tutaj wszyscy, którzy negocjowali na czele z panią minister Moskwą, z panem premierem Sasinem nadzorującym spółki, wykonali bardzo dobrze swoje obowiązki. Tyle o gazie. Teraz węgiel. Po nałożeniu embarga na Rosję wiedzieliśmy, że zabraknie 3 do 4 milionów ton węgla przesianego przede wszystkim, bo produkcja krajowa od dawna już nie zabezpieczała tego rynku, tylko ta kategoria węgla była ściągana właśnie przede wszystkim z Rosji, trochę z innych krajów świata. W związku z tym firmy, które były przez lata firmami eksportowymi, nastawionymi na eksport, musiały się gwałtownie przestawić na import. Zrobiły to w krótkim czasie i od czerwca, od lipca, sierpnia płyną do nas masowce
Miesięcznie, pani minister, jeśli dobrze pamiętam, w październiku osiągamy poziom około 2 milionów ton węgla energetycznego, który odsiewamy. Około 400 do 500 tysięcy z tego, może nawet więcej, zostaje węgla odsianego. Reszta nie jest marnowana, oczywiście będzie służyła polskiej energetyce i polskiemu ciepłownictwu. Jednak jest problemem i chcę to powiedzieć tutaj wprost przed państwem, przed ekspertami i z udziałem mediów, że my apelujemy o to, aby jednak dokonywać pewnego rodzaju reglamentacji, autoreglamentacji tych zakupów, bo o ile wiemy, że po jednej tonie dla każdego, półtorej tony dla każdego potrzebującego na najbliższe parę miesięcy będzie i później kolejne statki przypływają, o tyle jakby ktoś chciał dzisiaj już na początku października, końcu września zakupić wystarczającą ilość węgla dla wszystkich gospodarstw domowych na surową zimę, na całą zimę do kwietnia, to rzeczywiście dzisiaj tego węgla odsianego jeszcze tyle po prostu nie mamy. Trzeci kluczowy obszar to energia elektryczna. Tutaj, panie prezydencie, też po naszych wcześniejszych rozmowach zdecydowaliśmy się zamrozić ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Do 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw wielorodzinnych do 3000, dla gospodarstw rolnych do 3000, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami do 2600 kWh rocznie. To jest mniej więcej mediana, która odpowiada co najmniej wielkości 8 milionów gospodarstw domowych, które przy założeniu zużycia takiej samej ilości energii w przyszłym roku, co w tym roku, nie będą ponosiły wyższych kosztów. Jest to też jednocześnie zachęta do oszczędzania. Ja bardzo bym chętnie też usłyszał o pomysłach na oszczędzanie, zwłaszcza takich, które nie byłyby wyśmiane, bo widzę zachowanie naszych niektórych komentatorów, ekspertów czy niektórych mediów, to jak porównuję do Niemiec, gdzie tam się skręca temperaturę do 17 stopni we wszystkich budynkach i nikt się z tego nie śmieje, tylko wszyscy się z tym zgadzają, to też sądzę, że coś jest nie tak do końca z reakcjami niektórych komentatorów. Chcemy też zaproponować oszczędnościową formułę zachęcającą na przyszły rok, choć prosiłem na Radzie Ministrów i chyba zrobimy to, pani minister, już od 1 października. Będę o to zabiegał, żeby każdy, kto zaoszczędzi 10% energii względem zużycia z poprzedniego okresu analogicznego, czyli ten kwartał czwarty do kwartału czwartego zeszłego roku, a cały przyszły rok do tego roku, dostanie 10% bonifikatę, zniżkę na energię elektryczną. Obszar czwarty, atom, bardzo krótko, tutaj mamy trzech potencjalnych partnerów, jesteśmy po wielu bardzo długich rozmowach z panem prezydentem, odpowiednimi osobami, jesteśmy bliscy wyboru, tu działamy zarówno w obszarze tradycyjnego atomu, jak i z podmioty prywatne i z udziałem Skarbu Państwa interesują się atomem tym, którego jeszcze nie ma, ale o którym wszyscy na świecie mówią, że będzie przełomowy, czyli SMR-ami. My pracujemy tutaj z partnerami zagranicznymi oczywiście również. I ostatni obszar, o którym wspomniałem, to odnawialne źródła energii. Tutaj bardzo dobrze, że w minionych latach zainwestowaliśmy dużo przede wszystkim w energię słoneczną, fotowoltaikę. Podnieśliśmy poziom tutaj naszej zdolności do około 10 gigawatów. Z tego oczywiście efektywna energia jest dużo niższa, bo w zależności od tego, jak słońce świeci, ale już to też pomaga nam w łagodzeniu tego obecnego kryzysu energetycznego. Podsumowując, jesteśmy, panie prezydencie, szanowni państwo, w takim momencie, gdzie wiele rzeczy przewidzieliśmy, ale oczywiście dalece nie wszystkie. Ten kryzys zaskoczył cały świat, zaskoczył Europę i także i my musimy łatać różnego rodzaju problemy, łatać dziury. Będziemy pracowali nad odpowiednimi rozwiązaniami dla pozostałych odbiorców energii elektrycznej. Troszczymy się o to, żeby ta bardzo trudna zima, bo chcę podkreślić, ta zima, która jest przed nami, będzie na pewno trudna, żebyśmy mogli ją przejść możliwie suchą stopą, żeby przede wszystkim Polacy, ci najbardziej wrażliwi odbiorcy energii elektrycznej, energii cieplnej,
możliwie jak najmniej ucierpieli tej zimy. Będziemy robili wszystko, żeby zmitygować, złagodzić te problemy, o których wiemy już dzisiaj. A pamiętajmy o tym, co powiedziałem na początku. Ten kryzys niestety ma charakter samonapędzających się mechanizmów zwrotnych i on być może pokaże jeszcze swoje gorsze oblicza.